czas na pomidora, w związku z tym przygaszamy troszeczkę światło w naszym studio. Zasady znasz. Odpowiedź tak, nie. Jeden pomidor do wykorzystania. Pytań jest, wydaje mi się, około 20. I możesz raz, tak jak powiedziałem, wykorzystać pomidora. Wszystko jasne? Jasne. Odpowiadamy tak, nie. Nie próbujemy łamać tej zasady. Zaczynamy. Obchodzę urodziny tego samego dnia, co Mateusz Cetnarski, Rory Delap i Turturek. Nie. Tak, 6 lipca każdy urodziny tych trzech postaci klubu, Turturek to klub. O tym może nie wiedziałeś. Przez długi czas wiele osób notorycznie myliło mnie z Danielem Łukasikiem. Tak. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja też. Nieśmiały, introwertyczny, stojący na uboczu. Tak mogli mnie odbierać koledzy w szatni, gdy debiutowałem w lidze. Tak. Teraz to się zmieniło. Mam zdanie na każdy temat i nie boję się go wyrazić. Tak. Nieraz musiałem przed kolegami z zespołu śpiewać piosenki po przegranych zakładach z trenerem Magierą. Tak. Znacznie lepiej niż śpiewanie wychodzi mi jednak naśladowanie i parodiowanie zachowań poszczególnych trenerów. Tak. Serge Aurier. Już w Tuluzie wiedziałem, że nie zu z niego ananas. Tak. Ale i tak daleko mu do Artura Jędrzejczyka. Tak. Gdyby natura obdarzyła mnie większą szybkością, grałbym ciągle w lidze z top 5. Tak. Szydłowianka awansuje w tym roku do 4. ligi. Nie. To prawda, ma po rundzie jesiennej 18 punktów i do liderującej dwójki traci 19 oczek. Sprawdzasz na bieżąco? Byłem 3 tygodnie temu na meczu. A, czyli nie zapomniałeś o korzeniach. Jeśli nie na Mistrzostwa Świata 2018, to na Mistrzostwa Europy 2020, ale na pewno wrócę do reprezentacji. Tak. Mobilizujące wizyty kibiców na treningach nie powinny się zdarzać w zawodowym futbolu. Tak. Seweryn Kiełpin więcej Wiśle punktów ratuje niż gubi. Nie. Nie ma takiej sytuacji, w której nie jest w stanie zmarnować Georgi Merebaszwili. Tak. Wisła Płock zagra w grupie mistrzowskiej. Tak. Jeśli tak się nie stanie, przefarbuje włosy jak Lewandowski. Nie. Przepraszam. Z trenerem Kaczparkiem sprawa załatwiona. W każdej chwili możemy się umówić na kolację. Tak. I bez pomidora. Brawo. Dominik Furman był naszym gościem.